Przypominam, że 16 października 2013 roku o godzinie 12 odbędzie się 86. uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa zwołana dla wręczenia brązowych medali Krakowia Merenti Stanisławie Centkowskiej, profesor Jadwidze Romańskiej Gabryś, profesorowi Stefanowi Dołsie. Czy są jakieś, bardzo proszę, pani doktor, bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ekscytowaliśmy się, co prawda, prawie pół dnia śmieciami, ale wokół dzieją się nas również ważne, piękne rzeczy, o których chciałam tu powiedzieć. Otóż z całego serca chcę pogratulować panu Stanisławowi Dziedzicowi 22 wspaniałej książki pod tytułem Portrety Niepospolitych. Zachęcam do zajrzenia do tej książki, bo jest to wyjątkowa pozycja. Odbyło się piękne spotkanie, laudację wygłosił pan rektor profesor Ziejka. Warto do takich rzeczy spoglądać. Wtedy będziemy mieć proporcje, jak ludzie niepospolici, a wspaniali pracowali między innymi na rzecz Krakowa. Jeszcze jedne gratulacje. Otóż nasz, że tak powiem, przywódca Rady, nasz przewodniczący Bogusław Kośmider postarzał się i już ma 54 lata. Z tego powodu składamy mu serdeczne życzenia następnych co najmniej 54 w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. No, medycyna idzie tak szybko do przodu, że co to dla niego będzie 108 lat. I ostatnie wielkie gratulacje, szczególne nieserdeczne, bo no jest to sprawa wyjątkowa. Nasz Grzesiu Stawowy, szef naszego klubu ma następnego synusia. Tym razem Franciszka. Franciszek ma już całe 2,5 dnia. Ja serdecznie mu gratuluję, ale także jego żonie za dwóch przepięknych synów, ale też za to, że jeden ma na imię Stanisław, a drugi Franciszek. Powracamy do pięknych polskich imion i za to szczególnie serdecznie państwu Stawowym gratuluję. Ale także dziękuję w imieniu wszystkich krakowskich nauczycieli, bo może dzieci w szkołach nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Proszę pani Barbara Nowak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo krótko, proszę pana. Ja chciałam przede wszystkim wyrazić swoje uznanie wielu osobom w magistracie, które podjęły się ostrej rywalizacji 27 września. Wyspecjalizowane patrole trzecioklasistów w tablicy mnożenia zaatakowały magistrat i muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób podjęło wyzwania. Między innymi fantastycznie odpowiadał nasz pan skarbnik. To nie była tylko tabliczka mnożenia, czyli pytania proste, to były również różnego rodzaju podchwytliwe pytania z jedną i dwiema niewiadomymi. W związku z tym nie było to proste zadanie. Pan skarbnik zdał. Wiemy w takim razie, że dzieci wyszły z informacją taką, że fantastycznie mamy prowadzone finanse miasta. I niech tak będzie. Chcę również powiedzieć, że wiceprezydent pan Matusz również zdał wyśmienicie. To taka informacja dla państwa. Nie ma co się śmiać, pani radna, nie wszystkim się to udało. Dlatego serdecznie gratuluję tym, którym się udało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Adam. Bardzo proszę, Adam. Szanowni państwo, Fundacja Brata Alberta jest państwu znana i warsztaty terapii zespołowej, więc nie będę mówił o i o fundacji, ja bardzo proszę o spokój, bo jeszcze świnka Tadeuszu działa. Isakowiczu.
Idea, żeby poprzeć tą fundację, zrodziła się jakiś miesiąc temu i w związku z tym serdecznie Państwa zapraszamy w moim imieniu i Marcina Szymańskiego na charytatywny bal, który chcemy zorganizować 9 listopada w Krakowie, czyli połączenie działalności charytatywnej i balu z okazji Święta Niepodległości. Otrzymają Państwo oczywiście do skrzynek swoich zaproszenia. Gwarantujemy my Małgosia, jako organizatorzy chodź, świetną zabawę. A ty nie? A myślę, nie że dzięki temu, że będziemy się dobrze bawili, będziemy mogli też wspomóc tą fundację. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę jeszcze pan Jerzy Fedorowicz. Czy ktoś jeszcze? Ja oprócz pana skarbnika oczywiście. Jurek Szybko. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem Państwu zarekomendować i zaprosić na pierwszy polsko-ukraiński festiwal kultury Nasza Galicja. Od piątku w Rynku Głównym piękne koncerty, występy, a zapraszam z powodu tego, że to dzięki nam między innymi ten festiwal się odbywa i to jest rezultat naszej współpracy z miastem Lwowem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pan skarbnik miasta, bardzo proszę, bardzo ważną informację ma dla Państwa. Będą panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, Panie Przewodniczący Stawowy. Ja po prostu chciałem wszystkich obecnych na tej sali przeprosić za swoje uniesienie, które jest nie na miejscu wobec organu, który mnie powołał na wniosek Pana Prezydenta. Ale właśnie dlatego, że Wysoka Rada mnie powołała, więc muszę być również wobec niej rzetelny. Jeśli otrzymałem pytanie, na które nie potrafiłem konkretnie odpowiedzieć, to odpowiadałem w ten sposób, na ile miałem obecnie i mam informacji. I to Państwu podałem. Jeszcze raz powtarzam, jestem dysponentem Państwa i Pana Prezydenta. To Pan Prezydent może złożyć wniosek, a Wysoka Rada może powiedzieć dość. Chciałem jedną rzecz tylko odnośnie tych deklaracji Państwu uzmysłowić. Otóż, jeśli nie zostanie złożona powtórna deklaracja, to padło tu takie zdanie, to będzie to robił urząd. Tak, tylko urząd będzie to kosztować. Jeśli nie zostanie złożona nowa deklaracja, to urząd będzie musiał po kolei wezwać do złożenia deklaracji. Jeżeli nie złoży deklaracji podatnik, to postanowienie o wszczęciu postępowania, o czym trzeba go zawiadomić. Następnie wezwanie, postanowienie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. I wreszcie kolejna rzecz, decyzja określająca wysokość opłaty. Każda z tych czterech czynności wymaga wysłać pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oznacza to 4 razy 5,60 licząc po obecnych cenach. W sumie to jest 22,80 zł. I weźmy pod uwagę, że rzecz dotyczy gospodarstwa domowego jednoosobowego, którego wysokość według projektu, wysokość opłaty śmieciowej to 29 zł. To jest tylko usługa pocztowa. Niewliczone są w to koszty urzędnika, który to musi zrobić. Mediów, jak również i innych kosztów pośrednich składających się na wykonywane czynności administracyjne. Dlatego prosiłbym w właściwym wymiarze również tą rzecz postrzegać. Tak, to urząd się tym zajmie, oczywiście. Ale dopóki nie ma deklaracji albo decyzji określającej wysokość opłaty, to urząd nie może egzekwować. Nie może, bo nie ma podstawy do egzekucji. Dlatego te czynności musi wykonać. Weźmy teraz pod uwagę, że wykonuje je co miesiąc. W przeciwnym razie organ nadzorczy może stwierdzić brak dbałości o dochody publiczne gminy. Brak dbałości. Są przewidziane prawem, a nie są realizowane. Trzeba te czynności wykonać. Prosiłbym zatem wziąć pod uwagę te okoliczności, ale nie chciałem powiedzieć, ale jakoś tak mi nie wyszło, za co przepraszam pana przewodniczącego Stawowego. I na koniec, drodzy państwo, odwołam się do czegoś, co
ostatnio na Tarczywie i na Molnie mi się przypomina na co dzień. Będzie to słowa jednego z bardów piosenki studenckiej, gatunek zanikający. Otóż brzmiało to mniej więcej tak. Kiedym prosił, byś przezwała tą zabawę i abyś poszła wreszcie za mną, jakiś kułak intelektu powiedział, że wyrywam cię z kontekstu i że dura lex i sed lex. Czy jakoś tak podobnie się wyraził? Języki obce są mi obce i nie wiem, co te słowa znaczą. Ale jedno wiem, że prawdopodobnie i mnie, i ciebie tym obraził. I nieco dalej śpiewał tak. I z kim ja się mam pogodzić? Z tobą, czy z tym rzeczystanem? Jeśli z tobą, ty mnie pogódź, bo ja mogę żyć bez ciebie. Jak nic złego się nie stało, tak nic złego się nie stanie. I puenta. Wolność to nie jest port, nie jest adres, ani nie przystań. Wolność to ona po to może być, żeby z niej czasem nie skorzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wyobrażam sobie, jakby to było przy akompaniamencie. No, panie Leszku, było wspaniałe.